Cześć, dzień dobry, witam w laboratorium metrologii. Przez ostatni okres w kilku filmach wykonaliśmy mnóstwo różnych pomiarów, głównie związanych z testami multimetrów. Ale metrologia to nie tylko pojedyncze pomiary napięć, prądów czy rezystancji za pomocą przyrządów takich nazwijmy to stołowych to również złożone systemy pomiarowe, które gromadzą olbrzymie ilości danych w czasie. W takich danych może się zdarzyć, że występują pewne braki. Któryś czujnik nie wysyła sygnałów pomiarowych. Nastąpiła przerwa w transmisji danych, bądź po Wi-Fi, bądź przez sieć GSM. No i powstaje pytanie: Co wtedy? Z jednej strony potrzebujemy mieć ciągłość rejestracji, na przykład na potrzeby analiz statystycznych. Z drugiej strony, no, w danych brakuje nam. Pewnych danych, a więc informacji pomiarowej. Co wtedy? Czy takie dane są skazane na wyrzucenie do kosza? No nie, można sobie z tym poradzić. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać nieco inne spojrzenie na metrologię z punktu widzenia tego, czym na co dzień zajmuję się w mojej pracy, analizując dane pomiarowe, a mianowicie walidacją danych z rzeczywistych systemów pomiarowych. Pokażę Wam przykład y, analizy danych ze stacji meteorologicznej, która mierzy y, szereg różnych parametrów meteo: od temperatury powietrza przez temperaturę gruntu y, na asfaltowej y, itd., itd., po y, prędkość i kierunek wiatru, y, ciśnienie, wilgotność oraz opad. Y, takim dużym zbiorze danych, tak jak wspomniałem, mogą występować pewne braki i pokażę Wam dzisiaj za pomocą oprogramowania MATLAB, jak takie braki identyfikować i jak takie dane naprawić tak, aby one były dla nas użyteczne. Nawet jeżeli nie do końca interesuje Was analiza danych, nie zajmujecie się tym na co dzień, to zerknijcie na ten film, obejrzyjcie go do końca. Chciałbym Wam opowiedzieć, z czym ja borykam się na co dzień. Oczywiście to jest tylko jakiś mały wycinek mojej pracy, niemniej jednak może kogoś to zaciekawi. Zapraszam na film. Jeżeli interesuje Was analiza danych pomiarowych, ale również obliczenia numeryczne, to zachęcam wejść na stronę matlaploc.ont.com. Jest to blog poświęcony oprogramowaniu MATLAB, który jest takim no, bardzo obszernym, bogatym pakietem do wykonywania różnego rodzaju obliczeń. Znajdziecie tutaj zarówno kursy podstawowe, jak i bardziej zaawansowane oraz wiele trików związanych z analizą danych. Sam jestem autorem wielu wpisów na tym blogu, więc zachęcam Was, aby zobaczyć, czym MATLAB jest, jeżeli go jeszcze nie znacie. A jeżeli go znacie, to myślę, że skorzystacie z wielu informacji tu zawartych. Proszę Państwa, mam tutaj dane pomiarowe, prawdziwe dane pomiarowe ze stacji meteorologicznej, która rejestruje różne parametry meteo. Temperaturę powietrza, również temperaturę gruntu w różnych punktach tej stacji pomiarowej, prędkość i kierunek wiatru itd. Tak i tak dalej. Te dane są zapisywane w systemie dzień po dniu, a więc każdy plik zawiera rejestrację z jednego dnia. No i ja się tutaj przyglądnę danym z lipca 2022 roku. To są pliki CSV, gdzie kolejne zmienne Kolejne wyniki z czujników są oddzielane od siebie średnikiem. Możemy więc otworzyć te dane w notatniku, no ale tutaj oczywiście niewiele zobaczymy. Nieco lepiej jest, jeżeli otworzymy to w Excelu, bo tutaj już widać tą strukturę kolumnową danych, gdzie tutaj mamy na przykład prędkość wiatru, temperatury, kolejne opad, znowu temperatury gruntu. Po prostu ta pierwsza kolumna wskazuje nam na nazwę zmiennej, a tutaj mamy czas, jest to próbkowane, jak widać, co minutę. Przeglądanie tych danych pod Excelem nie jest też szczególnie wygodne, tym bardziej, że Excel tutaj niektóre wyniki interpretuje jako daty z jakichś powodów, ale już tutaj możemy zobaczyć, że niektóre temperatury, niektóre zmienne są rejestrowane w sposób ciągły, a dane z innych czujników temperatury zawierają przerwy w rejestracjach. Nie będziemy wnikać teraz, dlaczego tak jest, być może jest to problem komunikacji czujnika z kontrolerem. Po prostu widzimy, że takie przerwy w rejestracjach no, występują dla niektórych czujników. No więc co możemy z tym? zrobić. No możemy użyć oczywiście do tego do naprawy tych danych możemy użyć Matlaba. W pierwszej kolejności należałoby więc te dane zaimportować i połączyć z tych wszystkich plików no, w jeden zbiór. O tym, jak to zrobić, ja pisałem na blogu Matlablog". Yy, .ont.com.pl był taki wpis, yy, automatyczny import danych z plików. Więc, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak zaimportować w sposób automatyczny dane z wielu pojedynczych plików, no to tutaj jest to opisane. Ja już w tym filmie nie będę tego powtarzać. Yy, po prostu mam takie dane już zaimportowane i połączone yy, w jeden duży plik. I są to dane typu tabela. Jeżeli teraz narysuję sobie przebieg czy wykres zmian temperatury z wybranego przeze mnie jednego czujnika w funkcji czasu od 1 do 31 lipca, no to możemy zauważyć, że w pierwszej części miesiąca ewidentnie były bardzo duże przerwy, jeżeli chodzi o rejestrację danych z tego czujnika. Tutaj było nieco lepiej. Ale no, też te przerwy występowały. No więc jak możemy teraz y, te dane naprawić? Y, czy, czy możemy w ogóle? No bo oczywiście można by odrzucić po prostu puste rekordy y, z całego zbioru danych, no ale to by nam bardzo uszczupliło informację pomiarową. A do analiz statystycznych no, y, jest nam potrzebnych jak najwięcej danych. Więc może te dane da się naprawić. No. Da się oczywiście i Matlab oferuje tutaj szereg narzędzi do tego celu. Po pierwsze, możemy użyć gotowej aplikacji, która się nazywa Data Cleaner. I to jest taki, taka, taka apka z interfejsem użytkownika. Która w bardzo łatwy sposób umożliwia nam, jakby, analizę tego, co w naszych danych się dzieje, oraz ich, jakby, naprawę. Po uruchomieniu tej aplikacji należy zaimportować, bądź z pliku, bądź już z workspacea Matlaba, dane. Ale tutaj, ponieważ moje dane są typu tabela, więc dostaję komunikat, że te dane muszą być przekonwertowane na taki format timetable, co można zrobić funkcją table to timetable. No więc ja to teraz sobie zrobię. Raw data równa się table to timetable od moich danych. O tym czym jest ten format timetable możecie sobie poczytać w helpie. W każdym razie po prostu robię to co on mi każe, jakby. I teraz, jeżeli spróbuję zaimportować sobie, no to otworzy mi się okno dialogowe, gdzie mogę wybrać te interesujące mnie dane. Zwróćcie uwagę, że z całego miesiąca mam tutaj 44 640 wyników pomiarowych razy 54 zmienne meteo. Importuję. I za chwilę w tym data cleanerze, o proszę, pojawi mi się wykres. Mnie interesuje zmienna, w której występuje dużo przerw. W moim przypadku to będzie akurat ta TA3 podkreśnik L0. To jest ta z poprzedniego rysunku. No i zobaczmy teraz, co oferuje nam ta. Aplikacja w Matlabie. Po pierwsze, wizualizuje nam przebieg tej zmiennej, po drugie, mamy tutaj podgląd do podstawowych parametrów statystycznych tych danych, takich jak minimum, maksimum, średnia, mediana, moda i tak dalej. To również jest w tej zakładce, tutaj summary. Dodatkowo mamy tutaj takie informacje, czy dana zmienna jest posortowana, czy występują powtórzenia wartości itd., tak itd., tak a więc już pewne wskaźniki, które nam mogą coś powiedzieć na temat jakości tych danych pomiarowych. No i w końcu możemy je tutaj, w końcu po poprawnym imporcie, podglądnąć sobie. Jeżeli popatrzymy na tą zmienną, właśnie TA. 3. Widzimy, że występuje tutaj wiele takich rekordów not a number, czyli na etapie importu po prostu tutaj nie było rejestracji. No i teraz, co możemy z tym zrobić? Jak można podejść do tego problemu uzupełniania tych brakujących danych? Tutaj ten data cleaner daje nam kilka dodatkowych możliwości czyli clean missing data, czyli wyczyść te właśnie brakujące dane. Clean Outlier Data, czyli usuwanie błędów grubych w rejestracjach, tym się dzisiaj nie będziemy zajmować, jak również normalizowanie danych, czy też wygładzanie, to dzisiaj również nas nie interesuje. Kliknijmy więc w Clean Data, Clean Missing Data i tutaj otworzy nam się po prawej stronie kolejne okno dialogowe mamy już moją zmienną ustawioną i najbardziej interesuje nas tutaj ta zakładka Specify Method, czyli po pierwsze co ma jakby program zrobić z brakującymi rekordami? Czy ma je uzupełnić, czy usunąć? Można je usunąć, ale my chcemy je uzupełnić, więc zostawiam Fill Missing. Teraz metoda uzupełniania, no tutaj jest wiele różnych Możliwości. Od constant value, czyli jakby po prostu sztywne wpisanie wartości stałej, przez podtrzymanie wartości poprzedniej, po interpolację. Zobaczmy sobie może najpierw to constant value, czyli wpisanie na sztywno, na stało określonej wartości, tam gdzie nie ma. Wyników. No powiedzmy, że ja sobie tutaj uzupełnię 30 stopni i zobaczmy podgląd, co się stanie. Proszę zobaczyć, że wszystkie brakujące dane, wszystkim brakującym danym zostały przypisane wartość 30. No, oczywiście to jest jakby błędne podejście w przypadku tych danych, którym ja tutaj dysponuję. No, ale chciałem Wam tylko pokazać, jak to działa. Możemy również na przykład wybrać sobie opcję, aby jakby była podtrzymana poprzednia wartość z ostatniego dobrego pomiaru. No i te czerwone kropki właśnie nam reprezentują tutaj uzupełnione dane pomiarowe i może zobaczmy sobie o na przykładzie tego fragmentu, że rzeczywiście ja dałem tutaj poprzednia wartość i wszędzie gdzie brakowało danych, zwróćcie uwagę to zostały one uzupełnione po prostu ostatnią dobrą e, wartością. Gdybym wybrał tutaj Next Value, no to zostałaby wybrana e, wartość z następnego dobrego pomiaru i wszystkie te brakujące zostałyby uzupełnione. E, można dać również Nearest Value, czyli najbliższa wartość. E, natomiast nas szczególnie interesuje, Linear Interpolation. Zobaczmy, jeżeli ja wybiorę tą opcję. O, popatrzcie, jak ładnie zostały te dane uzupełnione, ja je teraz tutaj powiększę. Rzeczywiście dzięki liniowej interpolacji pomiędzy brakującymi punktami, jakby charakter zmian tej temperatury został zachowany, a jednocześnie te dane ładnie zostały tutaj. Uzupełnione, a więc wydaje się, że ta liniowa interpolacja między brakującymi danymi całkiem dobrze się spisuje, i popatrzcie, jak to tutaj działa w powiększeniu. Tak? Przedtem, tam gdzie mieliśmy jakby poprzednią wartość, to była linia pozioma, teraz jest to w sposób liniowy tutaj uzupełniane. Oczywiście, nie musi być to interpolacja liniowa, może być to interpolacja wielomianem. Wyższych rzędów, no ale tutaj zaczynają nam się pojawiać jakby przegięcia w, w tej uzupełnionej części pomiaru, więc to raczej nie jest realne. Może być również na przykład mediana ruchoma jako algorytm uzupełniania danych. Może być również średnia ruchoma. No, jest tutaj wiele opcji. Wszystko zależy od tego, jaki charakter mają waszą, wasze dane i co jak, jak ocenicie, co najlepiej sprawdza się w danej sytuacji. W moim przypadku wydaje mi się, że ta liniowa interpolacja całkiem dobrze tutaj się sprawuje. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe funkcje. Można na przykład ustawić gap, czyli jakby przerwę, poniżej, powyżej której dane nie będą uzupełniane. Czyli jeżeli na przykład przerwa między rejestracją wynosi więcej niż jakiś czas, no to uznajemy, że po prostu tutaj już uzupełnianie tych danych będzie niewiarygodne, w związku z tym należy to pominąć. A wszystko co ma mniejsze przerwy, krótsze. Uzupełniane będzie. Więc to jeszcze taka dodatkowa, jakby tutaj parametryzacja. Tak czy inaczej, proszę Państwa, zwróćcie uwagę, że w bardzo prosty sposób, używając tego niejako automatycznego narzędzia Data Cleaner z takim interfejsem użytkownika, no, uzupełniłem te dane. Co dalej mogę z tym zrobić? Mogę to oczywiście eksportować do workspace'a. Mogę również wygenerować sobie funkcję, czyli kod, który jakby będzie odzwierciedlał będzie odzwierciedlał to, jakie operacje tutaj zostały wykonane. Powinienem kliknąć Accept prawdopodobnie, żeby to zostało zrealizowane i dopiero teraz Generate Function, a więc jak widzicie no stosunkowo prosta, um, prosta funkcja, um, mógłbym to pewnie sam napisać w ten sposób. No ale tutaj mam od razu podgląd i możliwość parametryzacji tego uzupełniania w prosty sposób. I to jest proszę państwa jakby pierwsza możliwość, jaką Matlab nam tutaj mm, oferuje. Druga możliwość również z graficznym interfejsem użytkownika to jest proszę państwa, już czytajmy sobie jeszcze raz te dane. Tak, mamy te surowe dane nieuzupełnione. Druga możliwość to jest użycie, um, użycie live scriptu i zastosowanie um, tutaj z menu task również takiego widgetu clean missing data. I proszę zobaczyć, że wtedy w LiveScripcie jakby dostaje również interfejs użytkownika do wykonania tej operacji uzupełniania danych. Tutaj sobie wybieram input data oczywiście. Konkretną zmienną mogę wybrać z tej tabeli, która mnie interesuje, czyli znowu to TA3L0. Tu zostawiam bez zmian. I tutaj wybieramy Clean Missing, Clean Method, czyli Fill. Znowu mamy te metody łącznie z Linear Interpolation. No i możemy wykonać sobie ten program po prostu. I proszę zobaczyć, że dostajemy, dostajemy niemalże no, taki, sam, taki sam rysunek jak, jak wcześniej. Możemy sobie go przenieść do osobnego okna. Proszę zobaczyć, efekt jest e, identyczny. A więc, również z poziomu live scriptu, e, można takie uzupełnianie danych wykonać. E, tutaj możemy sobie też podglądnąć cały program. E, gdyby chcieć wygenerować po prostu skrypt, jak to jest zrobione łącznie z e, rysunkami. E, a więc, również tak można to zrobić. I jakby i to jest druga metoda. Natomiast trzecia metoda, najbardziej surowa, tak bym ją określił, to jest po prostu samodzielne napisanie skryptu z użyciem funkcji Fill Missing. I ja sobie tutaj taki prosty skrypt napisałem. Zastosowałem różne metody, właśnie wstawienie stałej, średnia ruchoma, mediana ruchoma i interpolacja liniowa. I jeżeli teraz narysuję tutaj ten przypadek dla interpolacji liniowej, ale zły mojego skryptu, no to proszę zobaczyć, że znowu dostaje jakby taki sam efekt. Dane wybrakowane i dane po uzupełnieniu interpolacją liniową. Pytanie, którą metodę wybrać? No cóż, co kto lubi, tak? Jeżeli wybieracie aplikację, w porządku, chcecie to robić w live też ok. A jeżeli ktoś lubi pisać, ja lubię pisać, bo mam, czuję, że mam wtedy największą kontrolę nad, pro, nad programem, wiem dokładnie, jakich funkcji używam, no to można również taki krótki skrypt sobie. Napisać. Proszę Państwa, oprócz uzupełniania danych, jakby w tym zestawie funkcji oferowanych przez te narzędzia, mamy również możliwość usuwania błędów grubych, czyli gdyby tutaj w danych pomiarowych, na przykład, pojawił się jakiś wynik znacząco odbiegający od trendu. No to mógłbym w sposób automatyczny próbować takie przypadki, detektować i je usuwać. Tam jest szereg narzędzi do tego celu, również sparametryzowanych, więc może będzie o tym osobny film. Są również funkcje do wygładzania danych, do normowania danych, ale, no mówię, dzisiaj chciałem się tylko skupić na tym. Przykładzie. A więc tak to wygląda. Popatrzcie, w Matlabie w bardzo prosty sposób można taką analizę i czyszczenie wybrakowanych danych wykonać. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia w następnym filmie.